Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. Jakiś szczególny rozdział historii rozpoczęty 16 października.
80, 78. Wtedy to Rzym otrzymał swego nowego biskupa, przybyłego, jak wtedy się mówiło, z dalekiego kraju, a Kościół powszechny otrzymał pasterza, który wprowadził go w trzecie tysiąclecie wiary chrześcijańskiej. 33 lata temu świat zaczął poznawać nowego papieża, człowieka z niecodziennym doświadczeniem przywódzenia Kościołowi Krakowskiemu i służenia Panu Bożemu w Polsce w trudnych warunkach panowania totalitarnej i ateistycznej ideologii.